Historia na wyciągnięcie ręki. Odkryj z nami sekrety przeszłości. Mieszko pierwszy. Część pierwsza. Wiking z krwi i kości. W pierwszej części naszej opowieści skoncentrujemy się tylko i wyłącznie na genezie Mieszka pierwszego. W dalszych dwóch rozdziałach naszej narracji przyjrzymy się bliżej jego rządom oraz niezatartemu dziedzictwu, które po sobie pozostawił. Miłego słuchania. Rozpoczynając opowieść o pochodzeniu pierwszego z dynastii Piastów, niezbędne jest zagłębienie w historię i kulturę grupy etnicznej, która odgrywała bardzo znaczącą rolę w X wieku w ówczesnej Europie, czyli Wikingach. Wikingowie, nieustraszeni wojownicy i odkrywcy z północnej Europy, przez wieki budzili strach i podziw w sercach tych, którzy słyszeli o ich legendarnych wyprawach. Żyjący w okresie od VIII do XI wieku pochodzili głównie z terenów dzisiejszej Norwegii, Szwecji i Danii. Ich życie było nierozerwalnie związane z morzem. To na jego falach odnajdywali nowe lądy, prowadzili handel i przeprowadzali błyskawiczne, zaskakujące najazdy. Wikingowie, wykorzystując swoje doskonale skonstruowane długie łodzie, zdołali dotrzeć do odległych zakątków Europy, a nawet przekroczyć granice Starego Świata, docierając do brzegów Ameryki Północnej, co uczyniło ich jednymi z pierwszych europejskich odkrywców tego kontynentu. Wikingowie nie byli jednak tylko najeźdźcami i piratami, jak często są przedstawiani. Byli również zdolnymi kupcami, rzemieślnikami i osadnikami, którzy zakładali kolonie na terenach, które dziś znamy jako Islandia, Grenlandia czy nawet północna część Francji zwana Normandią, która zawdzięcza swoją nazwę właśnie tym północnym wojownikom. Ich społeczeństwo charakteryzowało się złożoną strukturą społeczną, w której dużą rolę odgrywały zgromadzenia wolnych ludzi decydujące o sprawach wspólnoty. Wikingowie słynęli również z bogatej kultury materialnej, w tym wyjątkowej sztuki zdobniczej, która przetrwała wieki w postaci skarbów, biżuterii oraz runicznych inskrypcji. Dziedzictwo Wikingów występuje obecnie w wielu aspektach współczesnej kultury i wyobraźni. Ich mitologia, pełna bogów takich jak Odyn, Thor czy Freja oraz heroicznych sag, nadal inspiruje twórców filmów, literatury i gier. Wikingowie, choć od dawna nie przemierzają już morza w poszukiwaniu nowych ziem, pozostają symbolem odwagi, odkrywczości i ducha przygody. Ich historia jest również mocno powiązana z naszymi polskimi ziemiami. To oni są dziś najprawdopodobniej prawdziwymi i realnymi przodkami naszego słynnego Piasta, czyli Mieszka I. Mieszko I, pierwszy historyczny władca Polski, urodził się między 920 a 940 rokiem, choć dokładna data jego narodzin nie jest znana. Pochodził teoretycznie z dynastii Piastów, będąc synem Siemomysła i wnukiem Lestka. Mieszko zmarł 25 maja 992 roku. W okresie swojego panowania, które rozpoczęło się około roku 960, Mieszko był pionierem w kształtowaniu państwa polskiego, wprowadzając je w orbitę kultury zachodniochrześcijańskiej przez chrzest Polski w 966 roku. Jego rządy trwały do samej śmierci w 992 roku. Rodzina Mieszka była fundamentem dynastii Piastów, która rządziła Polską przez wiele wieków. Mieszko był żonaty z Dobrawą, czeską księżniczką, która miała znaczący wpływ na przyjęcie przez niego chrześcijaństwa. Z tego związku pochodził Bolesław Chrobry, przyszły król Polski. Mieszko miał również dzieci z poprzednich związków, w tym córkę Świętosławę, Sygrydę, która wyszła za mąż za króla Szwecji, Eryka Zwycięskiego, a później za Svena Widłobrodego, króla Danii i Anglii, stając się matką Kanuta Wielkiego. Mieszko po śmierci żony Dobrawy ożenił się ponownie. Jego kolejną żoną została Oda, pochodząca z niemieckiej rodziny arystokratycznej. Była ona córką margrabiego Marchii Północnej, Dytryka. Ślub Mieszka z Odą miał miejsce w 979 roku. Z małżeństwa z Odą Mieszko miał kilkoro dzieci, w tym syna Mieszka, który zmarł młodo, oraz córkę Rychezę, znaną jako Ryksa, która później wyszła za mąż za Hermana II, hrabiego Palatynatu Lotaryngii. W kontekście rozważań nad genezą polskiej państwowości postać Mieszka, pierwszego historycznie potwierdzonego władcy Polan, stanowi przedmiot fascynujących dyskusji i analiz. Tradycyjne narracje utrwalone przez kronikarza Gala Anonima
przedstawiają Mieszka w świetle legendarnych władców pochodzenia piastowskiego, co niewątpliwie ma swoje uroki, lecz jednocześnie rodzi pytania co do jego faktycznych korzeni. W średniowieczu panowała zgodność, że pierwszy władca Polan powinien wywodzić się z terenów, które później stały się kolebką polskiej państwowości, co wydaje się logiczne i zrozumiałe, biorąc pod uwagę kontekst ówczesnych realiów społeczno-politycznych. W średniowieczu, kiedy tożsamość narodowa kształtowała się na podstawie wspólnego pochodzenia, języka i tradycji, idea władcy, który byłby rdzennym Słowianinem z polskich ziem, była nie tylko atrakcyjna, ale i bardzo korzystna, szczególnie wobec kolejnych kronikarzy, królów oraz kościoła katolickiego. Taka narracja umacniała legitymizację władzy oraz poczucie wspólnoty i ciągłości historycznej. Jednakże z biegiem czasu pojawiają się coraz to nowsze dowody sugerujące, że przodkowie Mieszka I mogli mieć skandynawskie korzenie. Ta teoria, choć przez długi czas była marginalizowana lub ignorowana ze względu na jej niezgodność z utrwalonymi przekonaniami o początkach państwa polskiego, zaczynała powoli zyskiwać na znaczeniu. Argumenty na rzecz skandynawskiego pochodzenia Mieszka opierają się na różnorodnych źródłach, w tym na analizach lingwistycznych, archeologicznych, a także na badaniach porównawczych z innymi regionami Europy, gdzie wpływy Wikingów były niezaprzeczalne i jednoznaczne. Choć tradycyjna narracja o słowiańskich korzeniach Mieszka ma swoje ugruntowane miejsce w historiografii polskiej, nie można ignorować rosnącej liczby dowodów wskazujących na jego skandynawskie pochodzenie. Ta perspektywa nie tylko wzbogaca nasze rozumienie historii Polski, ale także umieszcza ją w szerszym kontekście europejskim, podkreślając rolę, jaką różnorodność kulturowa i wymiana między regionami odgrywały ważną rolę w kształtowaniu się narodów i państw. W tytule stawiamy tezę, że Mieszko I był Wikingiem z krwi i kości. Przy obecnym stanie wiedzy i zgromadzonych dowodach wydaje się hipotezą trudną do zignorowania i łatwą do udowodnienia. Tezę na północne pochodzenie przodków Polan wysuwa historyk Andrzej Zieliński. Uważa on, że nasza królewska linia Piastów może w rzeczywistości reprezentować tylko jeden z wielu odgałęzień dynastii skandynawskich, które w tamtym okresie dominowały w dużej części Europy, a szczególnie nad basenem Morza Bałtyckiego. Warto dodać, że drogowskaz w kierunku tej teorii został odkryty już jakiś czas temu. Karol Szajnocha, piszący w XIX wieku, wysunął śmiałą hipotezę, według której Mieszko mógł być skandynawskim wikingiem, który zdobył tron książęcy Piastów siłą. Szajnocha, analizując lechickie korzenie Polski, przedstawił rozważania na temat normańskich podbojów, które rozciągały się od wybrzeży Morza Śródziemnego i Morza Czarnego, aż po wschodnie brzegi Bałtyku, północną Francję, Irlandię i Anglię. W swoim dziele zadaje retoryczne pytanie. Jak to jest możliwe, że w takim ciągłym łańcuchu terytoriów, które doświadczyły skandynawskiej ekspansji, jedynie słowiańskie Pomorze, położone między Odrą a Wisłą, będące tak blisko Skandynawii, miałoby uniknąć normańskich najazdów. Historyk uważa, że to niemożliwe, by Wikingowie ominęli tylko tereny akurat Polski. Wsparcie tej tezy znalazło się w pracach Franciszka Piekosińskiego. Autor dzieła o powstaniu społeczeństwa polskiego w wiekach średnich i jego pierwotnym ustroju argumentował, że kształtowanie się Polski jako suwerennego państwa było efektem dwóch normańskich najazdów, z których drugi miał miejsce na początku X wieku. To sugeruje, że Mieszko I mógł posiadać jednego, a nawet dwóch przodków o skandynawskim pochodzeniu, zanim sam objął władzę jako książę w Gnieźnie. Tezę dodatkowo wzmacnia legenda z XI wieku o tajemniczym przybyszu z dalekiej północy, Piotrze Duńczyku, uznawanym za założyciela Wiślicy i Tyńca. Według opowieści miał on przypłynąć Wisłą na czele licznej drużyny Normanów na początku X wieku i siłą zagarnąć obszerne ziemie, które następnie rozszerzył dzięki dalszym podbojom. Możliwe, że to właśnie on mógł być ojcem lub dziadkiem Mieszka I. Państwo założone przez niego nie było wówczas znane jako kraj Polan, lecz jako Witlandia. Nazwa ta pojawia się w staroszwedzkich sagach i to w kilku różnych źródłach. Na poparcie tej tezy historycy dysponują dogłębnymi badaniami nad dokumentami z epoki oraz wynikami badań archeologicznych, które wydają się kluczem do rozwiązania wielu historycznych zagadek. Te dowody z pewnym stopniem prawdopodobieństwa wskazują,
że państwowość polska została ukształtowana przez działalność Wikingów, a nasz kraj był jednym z wielu terytoriów podbitych przez najeźdźców z północy. Podobne procesy z normańskimi wodzami zdobywającymi władzę przez siłę miały miejsce w tym samym lub zbliżonym czasie, na przykład na Rusi, gdzie Ruryk dał początek dynastii rządzącej przez kolejne stulecia. To właśnie jemu i jego dwóm braciom, Sinusowi i Truworowi, sławnym jarlom, poświęcił opowieść znany kronikarz ruski, Nestor. Przypuszcza się, że te opowieści stały się źródłem legendy o Lechu, Czechu i Rusie, rzekomych założycielach trzech najpotężniejszych słowiańskich dynastii. Skoro długie łodzie Wikingów docierały w górę Wisły, aż do okolic Krakowa, a szlak wodny Odry i Nysy Łużyckiej umożliwiał im penetrację regionów Europy Środkowej, nic nie stało na przeszkodzie, aby któryś z ich wodzów zainteresował się żyznymi ziemiami Polan. Te tereny były znacznie atrakcyjniejsze niż surowe, niegościnne pustkowia, z których pochodzili. Przybysze ze Skandynawii wykazywali niezwykłą zdolność do asymilacji, szybko adaptując miejscowe obyczaje i religie. Z niezwykłą zręcznością wtapiali się w miejscową ludność. Na podbitych terenach działali według podobnego schematu. Nigdy nie sprowadzali osadników ze Skandynawii, lecz zawsze starali się tworzyć struktury państwowe oparte na rdzennej ludności. Dzięki temu zdołali utrzymać władzę na ziemiach Słowian wschodnich, w Anglii, Irlandii czy północnej Francji, tworząc rozległe obszary zamieszkiwane przez Wikingów. Kolejnym dowodem jest pochodzenie tajemniczego imienia Mieszko, które nie pojawia się w innych kontekstach i było różnie interpretowane, w tym jako polska wersja skandynawskiego imienia Bjørn. Niektórzy uczeni spekulują również, że Mieszko to mogło być drugie imię księcia nadane mu na chrzcie, a pierwsze Dago również miało skandynawskie pochodzenie. Teoria ta opiera się na tajemniczym dokumencie, zaczynającym się od słów Dagome Judex, który jest późniejszym streszczeniem aktu, w którym Mieszko powierzył swoje państwo opiece stolicy apostolskiej. Wśród badaczy istnieje hipoteza, według której tajemnicze i egzotycznie brzmiące słowo Dagome kryje w sobie pierwotne imię Mieszka. Ta teoria nie należy bynajmniej do sfery spekulacji nieuzasadnionych, gdyż wsparcie znajdujemy u samego Galla Anonima, słynnego kronikarza. Gall Anonim zaznacza wyraźnie w swojej kronice, że książę Mieszko początkowo nosił inne imię. Jednym z fascynujących dowodów, które mogą świadczyć o skandynawskich wpływach w rodzinie Mieszka, są nietypowe imiona córek. Wszystkie trzy córki z pierwszego małżeństwa, czyli Geira, Astryda i Sigryda z Storrada, znana w polskiej historii jako Świętosława, otrzymały skandynawskie imiona. Decyzja słowiańskiego księcia o nadaniu swoim dzieciom tak egzotycznych imion może zaskakiwać. Nawet jeśli Mieszko darzył swoją pierwszą żonę z Danii głęboką miłością, mógłby ograniczyć się do uhonorowania jedynie najstarszej córki skandynawskim imieniem, a nie od razu wszystkich. Budzi zastanowienie również fakt, czemu córka Świętosława wówczas jeszcze nie tak znanego i wpływowego słowiańskiego księcia została wybrana na żonę przez kolejnych dwóch skandynawskich monarchów. Czy możliwe jest, że pierwszy z nich zdecydował się wysłać swatów do przyjaznego dworu swojego rodaka właśnie z tego powodu, że łączyły ich więzy krwi lub narodowość? Kolejnym argumentem przemawiającym za skandynawskim pochodzeniem Mieszka są zapiski o drużnikach księcia. Ich imiona i przydomki wskazują na pochodzenie z odległych terenów północnej części kontynentu. W polskiej heraldyce zachował się po nich niezatarty ślad w formie licznych symboli o charakterze runicznym. Istnieją przesłanki, że nie tylko Mieszko, ale również jego syn, Bolesław, byli w stanie komunikować się ze swoimi wojami w języku nieznanym ludom słowiańskim. Gdyby rzeczywiście obaj władcy byli genialnymi poliglotami, dysponującymi tak niezwykłymi umiejętnościami językowymi, z pewnością kroniki huczałyby o tym bardzo szeroko i głośno. Jednak brak jest jakichkolwiek wzmianek na ten temat, co skłania ku bardziej prawdopodobnej tezie, że dwóch pierwszych historycznych władców Polski dobrze porozumiewało się w języku normandzkim, właśnie dlatego, że był on mocno zakorzeniony w ich rodzinnej kulturze i tradycji. Portret Mieszka zarysował jako pierwszy żydowski podróżnik i kronikarz, Ibrahim Jakub, który choć osobiście nigdy nie spotkał się z księciem,
jednak czerpał swoje informacje z relacji dworu cesarza Ottona I oraz panującego w Czechach księcia Bolesława. Ibrahim Jakub określił Mieszka mianem króla północy, wskazując, że dysponował on 3000 pancernych, przy czym 100 tych wojowników równała się 10 innych wojów. Kronikarz podkreślił, że książę zapewniał swoim ludziom odzież, konie, broń i wszystko, czego potrzebowali do życia i walki. Była to słynna drużyna książęca, elita jego wojsk, która prawdopodobnie składała się całkowicie lub w przeważającej mierze z Normanów. Na to wskazuje uzbrojenie drużynników, ich wyjątkowa wartość bojowa, jak również język, w jakim się porozumiewali, co zostało zauważone przez kronikarza. Łączyła ich z księciem osobista bardzo bliska zależność. Pozostawali oni nie tylko na jego utrzymaniu, ale władca angażował się również w ich życie prywatne, osobiście dobierając im nawet żony. Współczesne badania i odkrycia archeologiczne rzucają nowe światło na postać pierwszego historycznego władcy Polan, Mieszka I. Długo utrzymywana teoria, według której Mieszko mógł wywodzić się od Wikingów, zdaje się znajdować coraz więcej potwierdzeń w materiale dowodowym wydobywanym z ziemi przez archeologów. Te nowe odkrycia skłaniają do przemyśleń nad wizerunkiem pierwszego księcia Polan nie tylko jako założyciela państwa polskiego, ale także jako wojownika o skandynawskich korzeniach. Rozwój technik badawczych i metodyczne, przeszukiwanie dawnych grodzisk i osad doprowadziły do odkrycia przedmiotów użytkowych, ozdób oraz broni, które wskazują na silne związki kulturowe i handlowe z terenami Skandynawii. Takie znaleziska w połączeniu z analizami genetycznymi szczątków z epoki Mieszka dostarczają nam obrazu władcy, który mógł równie dobrze czuć się na pokładzie Drakkaru, co na sali tronowej pierwszych Piastów. Mieszko, dotychczas postrzegany głównie przez pryzmat chrystianizacji i zjednoczenia plemion słowiańskich, teraz jawi się również jako postać o potencjalnie wielowymiarowej tożsamości, łączącej w sobie zarówno słowiańskie, jak i skandynawskie dziedzictwo. Jego zdolności przywódcze, strategiczne myślenie i sukcesy militarne mogą być postrzegane w kontekście wikingowskiej tradycji wojennej, która ceniła odwagę, spryt i umiejętność nawigacji. Należy jednak pamiętać, że choć te nowe interpretacje rzucają światło na możliwe skandynawskie korzenie, nie zmieniają one faktu jego fundamentalnej roli w historii Polski jako założyciela państwa. Niezależnie od jego pochodzenia, Mieszko pozostaje postacią, która z sukcesem zintegrowała rozproszone plemiona słowiańskie w jednolite państwo, otwierając nowy rozdział w historii regionu. Takie spojrzenie na pierwszego historycznego władcę Polan nie tylko wzbogaca naszą wiedzę o przeszłości, ale także przypomina o złożoności procesów historycznych i o tym, jak wielowarstwowa może być tożsamość narodowa. Koniec części pierwszej.